Po raz pierwszy w Kędzierzynie Koźlu mamy night skating, czyli impreza, która często rozgrywana jest w wielkich miastach, trafiła do Kędzierzyna Koźla. Na czym ta impreza polega? Na tym, że adepci jazdy na rolkach mogą sobie pojeździć na pięknej, równej nawierzchni drogowej po ulicami naszego miasta w bezpieczny sposób, ponieważ wszystkie drogi są zablokowane i zabezpieczone. To jest trasa, którą normalnie biegają na przykład Maratończycy, tak? Tak, biegamy teraz ulicą Wojska Polskiego aż Aleją Lisa. Tutaj wracamy pod halę, kończąc 4,5-kilometrową pętlę. A kto ma ochotę i siłę, biegnie, jedzie jeszcze jedną pętlę. No dobrze, czy trzeba spełnić jakieś wymogi? Czy każdy uczestnik musi mieć kask? Jak to wygląda? Oczywiście warunki bezpieczeństwa muszą być zachowane. Uczestnicy niepełnoletni muszą być pod opieką osób dorosłych. Natomiast dorośli uczestnicy też muszą zadbać o swoje zdrowie. Aczkolwiek zaznaczam, że impreza ma formułę otwartą, czyli kto chce, dołącza do korowodu, jeśli się zmęczy, z tego korowodu wychodzi i właściwie może ponownie do niego wkroczyć. Wtedy znowu staje się uczestnikiem naszej zabawy. Czy liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, albo kto, nie wiem, robi jakieś fajniejsze figury? Nie ma żadnej rywalizacji. Po prostu jedziemy dla przyjemności, świetnie się bawimy, do tego gra muzyka, DJ na pick-upie. No myślę, że kolorowa, barwna impreza, tak jak mówię, po raz pierwszy w naszym mieście, dzięki zaangażowaniu funduszy norweskich. Przed wami oczywiście będzie jechał pick-up, który jest przygotowany na niezłą jazdę, a razem z nami dzisiaj, ja myślę, że nie muszę przedstawić, ale i tak to zrobię z przyjemnością, jest dwóch cudownych DJ, których znacie z Secret Party, ale oni dzisiaj nie są secret, oni są dzisiaj na streetie i się cieszę, że możecie ich zobaczyć, bo nie każdy przecież, a to Secret Party, choćby przez dzieci, może dotrzeć. Tak więc witam serdecznie, razem z nami George Sainz i David High. Tak więc witam was, panowie, dzięki, że odpalacie ten ogień. Było bardzo fajnie, od wczoraj jeszcze na rolkach, a no, zdziwiłem się, że dałem radę. Naprawdę super. Tata jeździł od dawna, ale założyłem rolki po kilku latach i fajna pętelka, fajna ten. Drugi nie jechaliśmy, bo tu Nikodem już go nogi trochę bolały. Za rok wystartujecie znowu? Pewnie tak, no. Na pewno. Jeszcze jak? Dobry, jestem Mikołaj Dambuń. Mikołaj, jak ci się podobała impreza? No, było nawet dobrze, wspaniale. No, nie było aż tak źle, żeby... No, mi się bardzo podobało. Super, a za rok weźmiesz udział w tej imprezie też? Co? Za rok? Będziesz chciał brać udział jeszcze raz? No, oczywiście. Ja tam... To chyba mój był najlepszy, najdłuższy przejazd. Na rolkach. Mikołaj Buchta. Dzień dobry, Krystian Tomaka z ujazdu. Jak wam się podobało? Świetnie, cieszymy się, że nareszcie coś się dzieje tutaj u nas w okolicy. Przejazdy nocne na rolkach to już tradycja w Polsce od około 10 lat. Nareszcie dotarło do Kędzierzyna. Cieszymy się bardzo. Dachmara. Maja. Jak wam się podobało? Super, ale krótko. Za krótko? No. Powinno być dłużej. Czyli ile? No tak, bardziej. Było
9 km to ile byście chciały jechać? 12. 20. Nazywam się Patrycja. Skąd przyjechałaś i jak w ogóle ci się podobało? Było super, a przyjechałam z Opola. Z tego co wiem, przyjechałaś bez rolek. Tak, przyjechałam bez rolek do cioci i pożyczyłam od synów cioci. A oni nie chcieli jechać? Nie, rolki już są na nich za małe, a dawno nie jeździli. No dobrze, jak ci się podobało? Czy dystans nie był za długi, za krótki? Dobrze było, było fajnie. Za rok przyjedziesz? Tak. Obiecujesz? Tak. Trzymam za słowo, nagrało się. Tak. Dobra, do zobaczenia, dzięki.